Witam Was serdecznie. Dawno mnie nie było. Trochę zdrowie mi przeszkadzało, także byłem nieaktywny na grupie, za co Was przepraszam. Dziś wracamy do mojej wołowinki. Wisiała od 30 maja. Od 30 maja, czyli maj. Wiecie, maj. No, maj, czerwiec, lipiec. Mamy końcówkę lipca. Czyli ma prawie 2 miesiące, wisi i obsychała. Na pewno będzie twardo ukroić, ale jestem ciekaw, jak wyjdzie. Także otwieramy, zobaczymy, czy nie spleśniała. Pierwsze otwarcie. Oj, z nożem. Zobaczymy, czy nam ten eksperyment wyszedł. Chyba nam nie wyszedł. Kompletnie nam chyba nie wyszedł. No, nie udało się, bo spleśniała. I niektóre eksperymenty się też tak kończą, że się nie udadzą. Ale zobaczymy już, jak wygląda w środku. A chyba się nie uda ukroić. Pewnie przyprawy spleśniały. Tak wygląda rewelacyjnie. Tylko przyprawy spleśniały. Pachnie też bomba. Tylko nie wiem, co z tymi przyprawami. Może ktoś z Was będzie wiedział, czy to się nadaje, czy się nie nadaje do spożycia. Ogólnie wygląda super. Pachnie też super. Smaku też rewelacja. Więc jak mnie do jutra nie zabije, to będę żył. Ona może na dwór? Nie może, bo nagrywam właśnie. Już w sumie już nie nagrywam. Nie mogę zrobić cięcia. Dobra, wyłącz to. No i wnioski takie, że by nie używać przypraw, jak będę dawał do suszenia, tylko ewentualnie peklować w przyprawach, a potem opłukać i dawać do obsychania po prostu.